Cześć, dzień dobry. Ja się właśnie wyrwałam z domu. Muszę oddać paczkę w paczkomacie, muszę odebrać książkę w Empiku. Coś tam muszę szybko załatwić, więc postanowiłam, że przy okazji nagram wam taki świąteczny przegląd nowości, które są teraz w sklepach. Kiedy się zastanawiałam, kto ogląda, co jest w sklepach świątecznego, przecież można do sklepów iść. Czy ja mam ostrość? Mam. Ale po prostu teraz wiem. Odkąd jestem mamą dwójki, wiem, że nie mam okazji wyskakiwać do sklepu. Jak ktoś pokazuje w vlogach coś takiego, właśnie co jest w sklepach i zauważę coś, co mogę chcieć czy czego potrzebuję, to wtedy dopiero po coś takiego jadę, a nie dla rozrywki. Więc też nagrywam, dlatego wam nagram takie przebitki, żebyście mogli sobie zobaczyć, co tam nowego, fajnego jest w sklepach, bo i tak muszę do nich wejść, bo dla mnie takie przechadzanie się, a tak po prostu zobaczyć, co jest w sklepach, jest stratą czasu na ten moment i nie mogę sobie zresztą na to pozwolić. Więc wezmę jeszcze łyka wody i śmigam i sobie chyba później tak na spokojnie pogadamy, bo dzisiaj Lili jedzie z tatą na urodzinę, na taką ogromną salę zabaw. Ja postanowiłam Melusi nie brać, bo jest mega deszczowo, brzydko, a jest to jedyna sala zabaw na, można powiedzieć, na półwyspie Krokoroko w Pucku, więc tam na pewno będzie Saigon, więc nie będę jej męczyć, wiecie, po to, żeby spała w hałasie, szczególnie, że ja wyszłam. Miała pospać z 3 godziny, jak zawsze rano, no ale jak mamy, nie ma, to co, półgodzinna drzemka, więc ja będę musiała ją dłużej nosić, dlatego też chcę, żeby miała taki, wiecie, spokojny sen, a ja sobie coś poedytuję w domu. No, także póki co jestem pod Oszą i lecę tutaj do sklepów. Podjadę jeszcze, mam nadzieję, że zdążę do Action, więc tam też ponagrywam jakieś przebitki. Mam nadzieję, że taki film wam się spodoba. Taka wstawka we vlogu. No i co? Śmigamy. No i wzięłam jeszcze takie kapciuszki. Lili w ogóle miała w zeszłym roku, niedawno je właśnie, jak robiłam porządek w garderobie, chowałam. No, są przesłodkie i w tym roku też dostała. A ja też znalazłam na swój rozmiar Amelusia. Jest tutaj
leżą. Nie wiem, czy właśnie może też wszystko zostawiałem byle gdzie. Malusia w ogóle zaczęła uderzać za babeczkę. Tutaj na leżaczku jej powiesiłam piłeczkę i ona, słuchajcie, w nią sobie rączką uderza, także już się tak zaczęła. Co to jest? Co to jest? Co to jest? No co to jest? No co to jest? Chcesz? Tak, nie, brawo. Co to jest? Co to, kochanie? Co to? Hej, kuś. Hej, kuś, dzień dobry. Dzień dobry. Co ty, mama, wygadujesz? Co ty, mama, wygadujesz, tak? Też tak jak wam mówiłam, ciężko mi się już Malusię nosi, dlatego się tak cieszę, że pospała chwilę na rękach, jak wróciłam. Ale jutro, pojutrze będzie u nas pani, która przyniesie różne chusty, różne sidełka i będziemy mierzyć. Tak. O, minęła godzina po jedzeniu, a widzę, że ją coś tutaj męczy, także muszę ją podnieść. Z Lili męża już nie ma, więc mogę wam pokazać tą książkę, którą odebrałam, właśnie biografię. I tak sobie idąc przeczytałam pierwsze zdania. Cześć, mam na imię Matthew, chociaż być może znacie mnie pod innym imieniem, przyjaciele mówią na mnie Mati, powinienem już nie żyć. No, powiem wam szczerze, że bardzo wydaje się autobiografia ciekawa, jeśli mogę to tak nazwać. Mówiąc o trochę o blaskach i cieniach tego wszystkiego, chociaż no, chyba każdy sobie zdaje sprawę, że sukces i pieniądze cenę swoją niosą. Wiem, że on chciał wydać jeszcze jedną książkę na temat właśnie tego, co się dzieje w Hollywood, jak to tak naprawdę wygląda, ale ponoć wszystkie pliki gdzieś zaginęły. Susan Marie na kanale na YouTubie robiła o tym taki dokument. Mam nadzieję, że się mężowi spodoba. Muszę to schować, bo musi wyczekać właśnie na prezencik. I słuchajcie, ja wielokrotnie wam mówiłam, że Melusia nie lubi wózka, nie lubi, wiecie, jeździć w wózku, od razu krzyczy, od razu w foteliku samochodowym itd., itd. No i jestem też ostatnią osobą, która by zmuszała dziecko, czy uczyła, że śpi się w wózku, śpi się w foteliku. No nie. No i teraz jakby na podstawie prób i błędów sama wywnioskowałam, że jednak ona delikatny refluks ma. Mówię delikatny, bo wiem, że są dzieci, które bardzo cierpią, które po prostu chlustają na odległość i tak dalej. My dlatego też nie wiedzieliśmy. Pediatra też stwierdził, że nie, na pewno to nie jest refluks. Ponieważ Melusia nie chlusta jakoś mocno, nie ma z tym jakiegoś wielkiego problemu, ale na pewno bardzo ją piecze przełyk. Teraz to widzę, jak śpi teraz obok mnie, bo teraz mamy bardzo ciężki czas po prostu po szczepionce na rotawirusy. No to też zwróćcie uwagę, jeśli takie szczepienie, na takie szczepienie się wybieracie, chyba o tym mówiłam, już sama nie wiem, ponieważ bardzo refluks właśnie nam pogorszył, praktycznie tydzień to był bez snu, dlatego właśnie spała obok mnie, jeszcze śpi, bo jeszcze do siebie nie doszła. Często ma taki odruch wymiotny, albo tak jakby miała zionąć ognie, tak robi w nocy, po prostu ją piecze przełyk po jedzeniu, więc też jej staram się pomagać. No i potem też wiem, że to jest na pewno refluks, bo bardzo jej właśnie to szczepienie go wzmożyło. I jakby osteopata naprawdę nam pomógł, już na następny dzień pierwszy raz mogłam z Melusią jechać właśnie do Lidla i nie płakała w foteliku samochodowym od razu, kiedy ją wsadziłam. Później w sklepie już nie była zadowolona, no to raczej nie są moje dzieci, nie są wózkowe, fotelikowe i tak dalej, ale też ostatnio zasnęła w samochodzie wczoraj, więc to się po prostu nie zdarzało, po prostu wcześniej całe drogi płakała, całą drogę, więc bardzo wam polecam właśnie wybrać się do osteopaty, ponaciska, gdzieś tam rozmasuje co trzeba i po prostu pomoże. My teraz mamy wizytę za miesiąc, mam nadzieję, że do tego czasu będzie lepiej. Ja też na podstawie właśnie swoich jakichś tam prób, co jej odpowiada, co nie, staram się jej tak pomagać, żeby jej po prostu było lepiej. Wiem, kiedy ją już trzeba nosić, wiem, co trzeba zrobić, wiem, dlaczego płacze i to naprawdę taka świadomość tego, co dziecku jest i dlaczego nie śpi, czy też dlaczego płacze, jest wspaniała, bo wiem po prostu, jak jej pomóc, więc cieszę się, że gdzieś tam tą diagnozę mamy. Mam nadzieję, że to jest takie po prostu fizjologiczne i w miarę szybko nam minie, bo zupełnie inaczej się żyje. Jak wiem, co jest, jak wiem, jak jej mogę pomóc,
No, wiele lepiej jest, także cieszę się i też Wam właśnie polecam wybrać się do osteopaty, jeśli macie dzieciaczki nieodkładalne i tak dalej. Się wydaje po prostu, że to jest ich wymysł, że chcą być na rączkach. Chociaż moja pierwsza córa nic tam jej raczej nie było. W sumie już teraz to ciężko mi powiedzieć po tylu latach, ale też była nieodkładalna. Marusia, jak widzicie, sobie leży w leżaczku, macham jej za babką i jest wszystko okej. Z pierwszą już tak nie dało. Myśmy nawet maty edukacyjnej nie mieli, bo ona nigdzie nie chciała leżeć, tylko na rączkach. No więc Melusia, jak czuję się teraz lepiej, po prostu wiem, co robić, żeby jej to jedzonko nie wracało, żeby ją nie piekło, wiecie, też szybciutko reaguje. Wczoraj miałam taką sytuację, że wkładałam ją właśnie do fotelika samochodowego, bo żeśmy jechały, nie jechałyśmy, no nieważne, gdzieś tam jechałyśmy i ona zrobiła tą swoją minkę taką, taką smutną, ja ją od razu wzięłam na rączki, pochodziłam z nią chwilę, prawda? Tak! Potem wsadziłam ją do fotelika, ona zrobiła taki, wiecie, dźwięk, bez ulewania. Wzięłam ją znowu na rączki, pochodziłam z nią, włożyłam ją do fotelika samochodowego i się do mnie tak uśmiechnęła szczerze, tak, wiecie, buźkę całą otworzyła ze szczęścia, chyba że jest już jej po prostu dobrze i o to chodziło, żeby jej się tam może jeszcze coś ułożyło. Ciężko się żyje z refluksem, jeśli macie dzieci refluksowe, to na pewno wiecie, ponieważ jej może się odbijać, może ją piec, nawet godzinę po jedzeniu, to jest w ogóle ewenement w nocy właśnie, jak mała zje. Teraz też już mam różne metody, żeby dobrze się zasypiało po, ale czasami to jest po prostu co najmniej godzina noszenia, odkładania, dalej gdzieś tam ona czuje, że ją boli, dalej ją noszę, kołyszę, ona nie chce spać na rączkach, więc ona chce być odłożona, a odłożona jest jej źle. Oczywiście mamy klini i tak dalej. Mówię, no szukam różnych tam metod i rozwiązań i od kiedy zdaję sobie z tego sprawę, ale piękne słońce wyszło, to jest o wiele lepiej. Także tak wygląda nasza właśnie teraz rzeczywistość. Cieszę się, że wiem, o co chodzi i właśnie polecam Wam tego osteopata. Ja zamówiłam sushi, bo Lili wróci z urodzin i będzie chciała zjeść obiadek, a kiełbasa nam się przeterminowała. Miałam robić zapiekankę ziemniaczaną, ale w sumie dobrze, mam taki chili teraz z Marusią. Nie muszę nic robić za bardzo, tylko wiecie, coś tutaj ogarnąć i mogę sobie odpoczywać, a jak Lili wróci, to wyciągniemy grę nową, którą dostaliśmy i sobie tak rodzinnie pogramy. I przyszły zakupki. No już sobie nie wyobrażam zakupów bez właśnie Barbory, także pokażę Wam szybciutko, co tutaj zamówiliśmy. Staje też trochę chemii, także ten... No w sumie wszystko zamawiamy, jedyne co to po mięsko, rybę wyskakujemy, świeże pieczywo, bo mam piekarnię obok, mięsko do zupy, a tak to... Wszystko tutaj zamawiam, serio. Te zakupy też na pewno są wiele bardziej przemyślane, bo ja sobie tam dodaję w ciągu dnia czy dni, co potrzebuję. Potem jak planuję posiłki, to też myślę, co będziemy potrzebować. Więc tutaj mamy obiady, kolacje tak do poniedziałku, bez poniedziałkowego obiadu. A dzisiaj mamy piątek, czyli sobota, niedziela, poniedziałek. Tylko właśnie w poniedziałek muszę podejść po rybkę. Także na takie trzy pełne dni obiadów i kolacji, śniadań. No i wiadomo, dodatkowe rzeczy, których nam brakowało. Więc proszę bardzo, mamy tutaj takie przyprawy, bo mój mąż chciał zrobić jakieś danie chińskie, właśnie coś takiego chciał. Ja tutaj właśnie sobie pododawałam rzeczy, których mi już brakuje. Kurczę, coś tu za dużo poklikałam tych przypraw. Pieprz właśnie nam już brakowało, pieprzu, gałka muszkatałowa. Aha, tego miałam nie brać. Dobra, nieważne, to niechcący. Mamy Snickers. Ja akurat będę jadła właśnie takie chińskie danie z tofu, nie z mięsem. Ja nie lubię mięsa. Tutaj mamy makaron właśnie do dań chińskich. Tu wziąłem jakieś napoje dla mojego męża. On lubi takie rzeczy. Woda dla Lili. Zawsze też, wiecie, zamawiam takie ogromne wody po 12 sztuk, takich 1,5-litrowych. Kto by to nosił? No po prostu nie wiem teraz przy dwójce dzieci, kiedy byśmy to robili. Szkoda sił. Tu była na promocji śmietanka, była na promocji, było też kakao, więc od razu wzięłam.
I tu właśnie nam się pokończył spray do szyb, taki spray do kuchni i cif mleczko. Jestem ciekawa, czy to białe mleczko pachnie, bo żółte strasznie śmierdzi dla mnie. Ej, pachnie ładne. Mhm. Ja lubię lawendowy cif, ale jest bardzo ciężko dostępny. Ale ten też spoko pachnie. Nie lubię tego oryginalnego żółtego. Tu mamy do kolacji gdzie makaron z właśnie pieczonymi pomidorami. Mamy mąki, mleka. Oleje były za 59, więc wzięłam dwa na zapas, bo w ogóle często są jakieś takie właśnie promocje. Tu mamy dwa jogurty. Jaja na wolnym wybiegu, oczywiście kurczaka dla Lili, chociaż Lili też ostatnio mięsa nie chce jeść, także może dla taty tylko. I tu wzięłam, jak widzicie, dla nas gruszki, bo już są przepyszne, jeszcze trochę twarde, myślę, że jeden dzień, dwa i będą dobre. Piękne pomidory malinowe, jabłuszka, także wszystkie takie ciężkie rzeczy, nie trzeba nic dźwigać, naprawdę rewelacja, nie wiem czemu. Chociaż nie, chciałam powiedzieć, nie wiem czemu ludzie nie korzystają, ale korzystają, bo bardzo często widzę te czerwone samochody. No rewelacja, także idę karmić, a potem rozpakuję. Kasi, Kasi łapki, pojedziemy do babki, babka da nam mączki, upieczemy bączki. Jeszcze raz Kasi, Kasi łapki. Kasi, Kasi łapki. W kuchni dwoje się i troi, ostrym nożem wciąż coś kroi. Na pateniach wielkich smaży, miesza w garnkach zupę warzy. Do potrawy da przyprawy, aby miała smak ciekawy. Tak przyrządza pyszne dania, bo jest mistrzem gotowania. Kto to taki? Mama kucharka, tak? Mama kucharka. Mama kucharka. Mama kucharka. Uwaga, top 5 ulubionych zabawek Melusi, czyli od zera, no od 1 do 3 miesięcy. Przede wszystkim, czekaj, co jest jej ulubione? To. Dobra, tylko mama chce coś pokazać, dobra? Wyciągnę ci, zaraz to ułożę. No, powyciągnę. Numer 1 dla Melusi to jest ta piłeczka. Wieszam ją na leżaczku Meli i Melusia cały czas gra w piłeczkę. Bardzo lubi tą piłkę, ona delikatnie szeleści, za co złapać, jest super. I też właśnie Malusia zaczęła chwytać i bardzo lubi tego szeleścika. Jeszcze jednego gdzieś ma. To jest Mams właśnie. To lubi. Piszczka. Bardzo lubi. To też był Lili ulubiony. I bardzo lubi taką książeczkę. Malusia też lubi bardzo takie misie. Ale tak najbardziej ja bym powiedziała, że Melusia lubi tą matę edukacyjną z Allegro. Jest naprawdę świetna. Tutaj można podoczepiać jeszcze różne rzeczy. Fajne są te zabaweczki, które już tutaj wiszą. Naprawdę interesujące. I tutaj zaraz. Fajne ma kolorki, naprawdę super. Fajne ma kolorki. Jeszcze grałyśmy właśnie w taką naszą nowość z Modułko. Robienie min, też bardzo fajna gra. Ale tutaj proszę, podwieczorek jak na razie. Kontynuujemy. I zimowa herbatka. To też musi. No dobra. I będziesz duży. Dobra. I pomarańcz chcę. Bardzo lubię jeść pomarańcze. Pani sama piecze takie dobre gofry? Tak? Już. Ty pieczesz takie dobre gofry? No. Ty jesteś kucharką. Dziękuję. Ale pycha. Chyba zjem jeszcze jednego. Mogę? A
ale teraz bym chciał z maninami albo truskawkami, bo ja bardzo lubię truskawki i malinki, okej? Okay? To poproszę. Placuszki? Tak, teraz placuszka. Ale teraz to są stare. Co? Nie chcę starych, bo będzie mi niedobrze. Ble. Ale tam na niby. Dobra. To tańsze są, rozumiem, tak? Przecena dzisiaj? No. Mhm. To poproszę. Dobra. Z malinkami i truskawkami. Chcesz bezą? Nie, bezą nie. Malinki i truskawki. Pyszne pani ma tego. Szkoda, że dzisiaj stare, ale zapowiadają się pysznie.